Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z RimWorlda na modyfikacjach z RimWorld. I dzisiaj tak, postanowiłem, że będziemy troszkę się pobawimy znowu z tym murem. Chcę go dokończyć, ten mur już dokończyliśmy i tutaj dokończymy jeszcze ten, żeby zminimalizować możliwości ich przedostania się do nas w inny troszeczkę sposób niż my byśmy chcieli. Więc tutaj Tofik zajmuje się tylko i wyłącznie noszeniem rzeczy, a Kenar później dopiero zajmie się tutaj całą zabawą z nimi. Jedzenie już jako tako, cokolwiek jego jest. Ciągle mam dylemat, czy w ogóle ja mogę jeść zgniłe jedzenie. Tutaj są przecież, że się rozkłada, niektóre są. O, na przykład ten, że się rozkłada. Od 2 dni nie żyje. Nie mam pojęcia, czy skoro on nie żyje od 2 dni, nie znaczy, że co, nie żyje. Nie mogę go w ogóle jeść? Chyba tak. Może tutaj leci robić swoje rzeczy. To figu, nie zajmuję się tymi rzeczami akurat. Tutaj zaraz Harden doprodukuje więcej metali i będzie można coś tutaj porobić. A tutaj Sharkstone sobie leci oczywiście też pracować. Nice, bardzo fajnie. Potrzebujemy tego oczywiście wykopać jeszcze więcej. Ile mamy metalu? 300 metalu. Mamy 2 generatory, wreszcie prąd jest na plusie, więc wreszcie tutaj możemy się pobawić. Buduję wolwa wapienny, no fajnie, fajnie, dobra, zajmij się tym. Stania, może ty w międzyczasie kopiesz spasowane? No dobra, niech ci będzie. Tofik tutaj śpi, więc Tofika weźmiemy zaraz, tu się wyśpi, żeby tutaj zbudował nam te 2 farmki jeszcze. I później tutaj też tą część będą musieli kolejnie zbudować, ale tu oczywiście musi nasz Hardenik sobie nabić swoje rzemiosło, żeby poszło to do góry. Kolonista potrzebuje ratunku, Sharkson, fuck. Serio? Ja będę cię ratował tutaj ciągle? Gdzie jest Zozol? Jest tutaj. Weź go tutaj, podratuj go, nie możesz być. Safe go ratuje, no popatrz, kurczę, ja poleciałem na ratunek tobie. No dobra, ale mam nadzieję, że teraz nie zginiesz. Fakt, ty giniesz chyba temu, bo jesteś na zewnątrz. Średnie toksyny, poważne Zozol ma. Zatem będziemy Zozola chyba ratowali. A nie wiem, czy nie powinien tutaj, nie wiem, czy nikt nie wychodzi z domu, kurczę. Ach. No jest problem, mega problem jest z tym. Te toksyczne opady mnie tutaj mega dobijają ciągle. Tofik, jak tam? Wyspałeś się już? No, wyspałeś się. Tyle ci wystarczy. Leć pracować. Ojejku. Buffy zatruł się prostym daniem. Potrzebuję ratunku. Kto? Sharkstone, to nie ruszaj dupska z tego miejsca. Ach, fuck. Uratuj Sharkstona. Znowu zresztą. Sharkson, proszę ciebie, nie ruszaj dupska stąd, dobra? Może ci ustawię, że w ogóle nie możesz wychodzić stąd, nie wiem, na dom cię ustawię. Więc to będzie głupie, bo później będę musiał to oczywiście mu przestawić z powrotem. No ale przynajmniej tyle będę mógł tutaj zrobić. Żeby oni tutaj mi nie szaleli. No i dobra. Tofiku. Wstałeś. Zajmuj się budowa, prawda? Do budowa, dobra. Czyli ty się zajmujesz. Bardzo dobrze. Wiki, masz załamanie. Nieznaczne tutaj masz. Osłabienie, blizna po strzale i 2 zaćmy masz. Wzrok minus 35. Czy ja cię w ogóle powinienem dawać w takim razie do strzelania za każdym razem? No właśnie. Chyba nie. Chyba się w ogóle nie powinnaś być tutaj obecna przy strzelaniu. Zozol tym razem. No tak sądziłem, że zaraz ten Zozol tutaj nam się pokaże. Staniu. Uratuj Zozola pierw. Dobra. Mam nadzieję, że te opady zaraz się skończą. One są mega uciążliwe. Duże ryzyko załamania globu Wiktorii. Safe się zatruł. Okej, no dobra, spoko. Kurczę, co możemy tutaj zrobić jeszcze? Wiktoria jest z dołu załamana. To fiku, budujesz to, prawda? Chodź tutaj szybko, zbuduj to. Jak to zbuduję, to przynajmniej część osób będzie mogła tutaj w środku sobie być. Sharkson może chodzić. Sharkson nie. Czyścisz wymioty, czyścisz krew. Co ja cię mogę zlecić? Żebyś się nie ruszał stąd. Zajmij się czyszczeniem wymiocinami tutaj w środku. Fala zimna. Ajajku. Znowu zimno będzie. Nie wiem, czy powinienem tutaj dodać jeszcze jednego grzejnika przynajmniej. Zobaczymy jeszcze jeden grzejnik. To fiku, ty jesteś teraz w trakcie jedzenia, no dobra, bo to nie będę przeszkadzał. A ty budujesz mur cały czas tutaj. No dobra, buduj ten mur, on mi się przyda. W takim razie. Sharkson jest chory, ale co tam się będzie przyjmował, wyjdę sobie na zewnątrz.
Kolonista potrzebuje ratunku. Zozol, ty ledwo dupę ruszyłaś. Ale już jesteś znowu poważnie chora. Ale może uratuj Zozola, co? Dobra, a ta sobie zjedz, dobra. W porządeczku. Wszyscy poszli spać, bardzo dobrze. Idźcie wszyscy spać. Nikt tutaj już nie lata przez ten czas. Fak, nie mam tutaj podpięcia. Będzie problem. Okej, postać tutaj wszystko oczywiście. Fajnie, Staniu, ale... Staniu! Cholerka! Jak już zacząłeś, to weź postać wszystkie. Bo tylko zostały dwie sztuki. Tutaj ziemniaki się sadzi. Fak, zapomniałem zmienić. Na ryż. Tutaj ziemniaki lecą po całości. Ja chciałem ryż. Ryż jest szybciej. Sharkson! Czemu ty dupsko znowu ruszyłeś? Ktoś mnie ustawić? Nie wiem. Nie możesz się ruszać. Bo jesteś problemem. Jednym wielkim, chodzącym. Te toksyny fajnie jakby wreszcie mi minęły. Kurczę, ja potrzebuję wreszcie skończyć ten etap toksyn. To są mega, mega uciążliwe już się robią. Staniu, Tofi, gdzie ty jesteś? Grasz sobie tutaj. Okej, jakbyś przestał grać, to bym się zlecił znowu zbudowanie tego do końca. Staniu, kopie sprasowane. Dobra, to kopaj. Kenarzy, gdzie ty jesteś? Ty sobie teraz żresz. Sharkson może chodzić. Nie, szarż! Nie! Stoisz tutaj. Mam to w nosie. Stoisz tutaj, bo ja nie mam czasu na twoje ciągłe chodzenie gdziekolwiek. Zbuduj to. Tofiku, prosiłbym cię bardzo. Sharkson, stoisz. Nie wiem, możesz nawet tutaj umyć te wymiociny. I stoisz w tym miejscu ciągle. Mam to w nosie. Będziesz stał tutaj, dopóki nie zrobi się już normalna... No, normalna pogoda. Mogę cię do łóżka wysłać, ale chyba nie mogę, tak? Nie mogę cię do łóżka dać, nie mogę. Więc stoisz w tym miejscu i nic nie robisz. Dosłownie nic. To jest bez sensu, żebym ja ciebie ciągle ratował. Zozol może już chodzić. Zozolku, proszę cię bardzo. Co chciałabyś robić? Zjeść, możesz. Fuck! A ty już byś się rozebrał tylko. No i Sharkson, Sharkson. Nieładnie. Dobra, tutaj. Kenar, dokończysz to jeszcze? Transportujesz, dobra. Dokończysz to, fajnie. Łóżka szpitalne są zrobione. Fajnie, okej. Okay. Łóżka szpitalne, skoro już mamy, zobaczymy tylko, jakie się buduje. Bo tutaj specjalnie zrobiłem, żeby te pozamieniać, bo mówiliście, że one są o wiele lepsze i warto mieć zawsze łóżko szpitalne. What the fuck, 10 leków na jedno łóżko. Specjalnie zaprojektowane łóżka medyczne zwiększają szansę na powiedzenie się operacji, skraca czas leczenia ran lub choroby. 10 leków? Kurczę, niby fajne by to było. I zjedz sobie teraz już. Ale pewnie też ma jeszcze poziomy, tak? Nie, z tym nie będę wybrzydzał. Kto ma najwięcej? Tylko ta osoba może tego łóżka dotknąć. Kenar, pewnie ty. Ile ci brakuje do maksymalnej? Dużo jeszcze. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Łóżko będzie zrobić w takim razie. Zajmij się łóżkiem. Oby ono wyszło jak najlepiej. Z metalu ono w ogóle jest. Oby wyszło jakoś mega, mega dobrze. A jak nie, to po prostu usunę i każdy im jeszcze raz zbudować. I będzie ono fatalne na przykład. Ale żeby było wspaniałe, albo przynajmniej bardzo dobre. Uwaga! Wspaniałe.
Ej, udało się! Dobre! Ja ci, genialna sprawa. Dobra, mam jedno łóżko przynajmniej. Samo dla wiecia mam je ustawić. Gońcie się. To jest medyczne. Najlepsze łóżko, Zolku, ja bym cię tutaj wysłał najchętniej. Jesteś sprawny. Okej, okay, jesteś niesprawny. No rozumiem, dobra. W porządku, rozumiem. Niesprawna jesteś, okej? Okay? rozbierz czy nie, czy tak, czy nie? Jeszcze jedno. To. Niby, kurczę, warto byłoby się tymi pierdółkami zająć. Dobra, jeszcze jedno łóżko, żeby szczerze. Pozwolimy sobie na jeszcze jedno. Ojojku. Serio? Mój ty drogi. Poważne zatrucie macie. No tak, bo wy latacie wszędzie. Powinniście się skrywać. Wszyscy po kolei. Średnie. Gdzie ty w ogóle pędzisz? Nosić. No nie no, nie no, jest safe. Fuck, kurczę, co ja mam tutaj jeszcze zrobić? Mogę z wami zrobić? Patrzcie, jaki fajny szkielecik. Nice. Bardzo ładny. Kolejne szkielety. Z tych kości chyba nic nie mogę robić, prawda? Chyba nic. Ale wiem przynajmniej jedno. Ustawiłem, żeby oni zbierali te zwierzaki i nie zebrali ich. Czyli jednak, że przez to, że były one całkowicie tutaj otrute, czyli zdechłe, to nie zbierali ich tak czy siak, nawet jeśli ja im kazałem. Więc to jest bardzo dobra nowinka. Kurczę, chcę wreszcie mieć koniec tego. Tych toksycznych odpadów. Kiedy to się skończy? Trwa już 5 dni. Rozpoczęło się wtedy. Chmura toksyczna py toksycznego pyłu. Zbudowałby wszędzie dach wtedy, teraz, ale. Jeśli ona ma zaraz minąć, to jest bez sensu wtedy. Takie coś. Nie wiem, czy się zajmować jeszcze innego miejsca. Na przykład tego. Zabudować je ładnie, czyli wiecie, tylko tyle, ile potrzebuje miejsca. Na zbudowanie tego, czyli tylko i wyłącznie ten środek sam. A całą resztę zabudować tutaj wokoło. Cegłami. W ten sposób. I mieć tu kolejny taki punkcik dla siebie z rzeczami, wiecie, tak sobie tutaj rozplanować to zamknąć jakby od nich. Może to nie byłoby takie głupie. No troszkę boję się, że tutaj do problemy tego typu, tylko postawię te drzwi tak bardziej z boku, bo nie wiem, czy to nie by dopływało czegoś. Jakie coś tutaj mogę zbudować i tutaj zbudujemy sobie kolejny nasz punkt, który damy podwójny mur na zewnątrz. Toksyczna chmura rzednie i znika. Fuck, wreszcie. I co, teraz zwierzaki przyjdą pewnie. No i tak jest, prawda? Toksyczna chmura znika. Zwierzaki jakby, kurczę, jakby się teleportowały tutaj. Patrzę wokół, czy to jakieś się pokazało, ale jeszcze nie. Ale wreszcie nie będzie tego strasznego problemu. Więc dobra, czekajcie, tutaj jedzonko tutaj robią. To by mogli porobić, ale tutaj już się tym zajął nasz przyjaciel, tak? Fajnie, dziękuję ci bardzo. Właśnie, jak tu mamy tutaj ustawione to, tylko mamy ten jeden limestone do roboty. Ustawimy jeszcze sandstone'a, gdyż nie wiem, czy zrobimy czegoś takiego, że damy im, że część będzie tego do chodzenia będzie w jednym rodzaju, a drugi będzie w drugim rodzaju. Wiecie, o co chodzi, prawda? A nie, te muszę rozwalić. Bo te muszą być jako zwykłe postawione, chyba z tego co pamiętam. Kto jest zirytowany? Sienna! Zamknij się w pokoju swoim. Dobra, nie ma problemu. W pokoju akurat nie ma problemu, że się zamkniesz akurat. Pytanie, czy coś mi tutaj do jedzonka wróciło? Trzeba dopiero jak będzie już dzień. Zaczną tutaj przychodzić nowe zwierzaki. Chyba tak. Teraz się noc robi, wszyscy poszli spać. Mało pożywienia. Zwierzaków na mapie. Jak nie było, tak nie ma, ale wiecie, opieranie swojej żywności całej na jedzeniu jest słabe, wiem o tym. No ale tak mamy aktualnie, więc nic na to nie poradzimy. Ja bym sobie troszeczkę pohandlował, ale to za bardzo nie mam z kim nawet.
bo nikt do mnie nie chce przychodzić. Mam sporo rzeczy do handlu. Tutaj to do przerabienia już mają, więc fajnie, fajnie, fajnie. Metale wszystko stawmy na przenoszenie. Tego metalu trochę jest, mogliby też się nim zająć. Nie wiem, czy to jeszcze jest tych baterii, ale bateria kosztuje ile? 50 i dwa komponenty, nie mamy komponentów w ogóle nawet. Tak, nie mamy komponentów, fuck. Gdzieś tutaj były sprasowane komponenty. Tutaj. To jest złoto? Złoto. Żyła złota, tu są komponenty. To byście zebrali. Chociaż złoto... się też niech pozbierają. Ogólnie teraz prześledźmy ten teren, gdzie jest coś takiego, co może mi zaciekawić. Tutaj, oczywiście. I nasi kopacze tam pójdą, oczywiście. I to zbiorą nam. Metal nam się przyda jak najbardziej. To wszystko tutaj, co przynajmniej widać na pierwszy rzut oka, przydało się zebrać. Tutaj macie ustawione kopanie, czy nie? Nie, nie macie ustawionego. Musiałem zapomnieć, żeby w tym rozdaniu to zrobić. Tutaj jest kolejne spasowane. Może tylko sobie to odkryjmy. I coś tu my jeszcze mamy. Tutaj. I? Czy to wszystko z takich bardziej widocznych? To ustawiłem. Tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma, tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dobra. Z takich widocznych to chyba jest wszystko. To jest marmur. Czyli coś tam może być za ścianą, tego by wynikało. Chyba. Tak naprawdę. Staniu, kopaj. Staniu, Tofik, wszyscy ładnie kopią. Oni są w miarę okej, bo to mają to kopanie w miarę rozwinięte. Nie będzie tu ma właśnie to Tofik rozwinięte, bo na 12 aż. Odkryto obszar, ale był pusty, więc... No okej. Pusty obszar, no dobra, odkryliśmy pusty obszar. No to jest genialna sprawa. Ach. Jak wam tutaj idzie? Powoli tutaj żarę ukochane zbieracie. Fajnie, fajnie. Ile tego przyjdzie? Całe 6, no dobra, no jak dużo tego tutaj nie ma. Rzecz jasna. Potrzebuję to samo, żeby się zima skończyła. Druga z wiosny, więc niedługo będzie już chyba tak, koniec. Każda pora roku ma 15 dni. Ale ciągle mamy temperaturę na minusie. Ekstremalne ryzyko załamania ma Sienna. Czemu? Bo nie masz żarcia i nie masz wypoczynku w ogóle. Tak, właśnie, idź po to żarcie. Żarcie jest twoje. Ono należy tylko do ciebie. Czemu ten obszar nie jest też? A to jest składowisko. Dobra, tak wystarczy zrobić. Fajnie, że akurat dla ciebie jedzenia wystarczyło. Bo skoro masz załamanie, no to grunt, żebyś tutaj była wypoczęta. No i dobra, tutaj Kenar zakończył tą część oczywiście. To byśmy też tutaj zbudowali w tym miejscu. Damy ci teraz polecenia, podłogi. Piaskowca nie mamy ciągle. Dobra, zwapienia trzeba tutaj buduj w takim razie. Buduj to całe, jednak to całe. Dobra, kij z tym, nie budowali zwapienia wszystko. Wszystko, ciutkie tutaj kawałeczki. Tutaj nie wiem, czy buduje się z tego, czy tutaj ma być pomieszczenie. Tak, ciągle wiem, że tutaj jeszcze jedna osoba z nas nie ma łóżka swojego własnego. Raz, dwa, trzy. Więc tutaj zbudujemy wreszcie dla... Sharksona? Tak, Sharkson i Stanie, nie macie gdzie spać. Szansę sobie zaadoptował to pomieszczenie i medytuje sobie w nim. Alarm krytyczny, duże ryzyko załamania, Wiktoria ma to... Wiki ma to zakazu, przepraszam, to nie jest Wiktoria, to jest Wiki. Tak, żeby nie było. Ucieczka z więzienia. I tu jest broń, tam mówiliście mi, safe, ogarnij to, że tutaj broń trzymasz blisko. Safe. Tutaj, Sienna tutaj. No i co? No i co pani? Dobra, musimy tutaj ogarnąć jeszcze jedne drzwi w takim razie. Ale tutaj są drzwi przecież. Stąd on wyszedł. Czy ja chcę cię ratować w takim razie? Po tym co zrobiłeś. Chyba jednak tak. Safe, weź go. Do niewoli.
I nie wiem, czy któryś z was nie wypuszczę. Co wy tutaj macie? Stalowe nerwy optymista. Pyskacz. Ty byś był dobrym strzelcem dla mnie. Ciebie bym wziął tylko dla górnika tak naprawdę i dla chodzenia. To jest pyskacz. Ty. Równowaga psychiczna. Ty jesteś kurczę fajny właśnie. Masz fajne cechy. Podstrzelca między innymi. Więc ty byłbyś dobry w tym, ale nie masz żadnego zainteresowania strzelaniem. A po drugie jesteś irytujący. To jest inna sprawa. Tak naprawdę, to jest inna sprawa. No ale dobra. Mam chyba za dużo tutaj więźniów. Przy tych więźniów ja też marnuję dużo jedzonka. Czy przyszło coś do zabicia? Bo ja tu potrzebuję żarcia i dosłownie bardzo potrzebuję żarcia już teraz. Ale ciągle brak. Najgłupsze jest to, że jak zauważyliście, to oni są w większości najedzeni. Także w miarę okej, najedzeni, prawda? Tak wiecie. Ale moi, no już tak niekoniecznie tak się na to patrzą. Żeby moi ludzie też mieli zawsze tutaj pełne brzuszki. Tak nie jest. Robi się coraz cieplej. Jest, wreszcie. To są oczywiście tereny już tutaj wyznaczone. Ale to tak czy siak jeszcze nie jest to, co bym potrzebował. Przechodzi załamanie. Powód. Przygnębienie, włóczenie się, złamanie nerwowe ma znowu... Wiktoria, no... Wiki, no co to ma być? Cóż to ma znaczyć, tak to powiem? Cóż to ma znaczyć? Awaria grzejników, dobra. Robi się ciebie, więc nie ma problemu żadnego z tymi grzejnikami teraz. Ważne, żebym poćwartował go, operację, dodać zlecenie, co robić? Dajmy mu szczękę. Dokonaj... eutanazji. Ojejku. Żołądek, serce uwytniemy, co? Będziemy ich żarli go. No nie no, będę miał załamanie nerwowe wtedy, więc to jest bez sensu. Chyba, żebym miał samych kanibali, to byłoby oczywiście lepiej. Zozol ma załamanie, bo nie ma jedzenia. Fuck, każdy nie ma jedzenia. Chcę żarcie. Kurczaczki, będzie problem. Będzie problem z brakiem jedzenia. Nie wiem, czy sobie zwierzaka jakoś nie zabije w takim razie. Ha. Potrzebuję. Albo jakbyś, żeby ktoś do mnie przyszedł na handel, kupiłbym każde żarcie wtedy. Dosłownie każde żarcie bym wtedy kupił. Naprawdę, uwierzcie mi. Szarson jest zdrowy. Super, cieszę się z tego powodu, ale nic to mi nie da, niestety. Nastrój masz niski, jesteś głodna. Henar też jest głodny. Fuck, będzie problem. Duchowy jaszczur. Safe. Nie możesz? Safe, powiedziałem. Daj mi się polowanie. Wiem, że to wybuchnie pewnie, ale da nam cokolwiek żarcia. Więc tutaj polowanie trzeba się zająć. Okej, kolejne zwierzaki. Albo safe, leć może tutaj lepiej. No są bliżej. Coś tu jeszcze przyszło? Tak. Zajmij się polowaniem. Kolejne jakieś zwierzaczki do mnie, do zabicia. Albo zrobimy inaczej, chodź tutaj, po prostu tutaj chodź. Sharson, chodź tutaj. Sienna. Moja droga, chodź tutaj też. Wysyłaj mi w ten sposób, taki bez sensu, ale po to, żeby tutaj oni już szli, a ja już nie zaczynam im zbierać, co mają oni zabrać. Sienna, odrzucam to. Zjedz, nie? Strzelaj. Strzelaj. Strzelaj, powiedziałem. Nie uratuj, gdzie? Potrzebuję żarcia. I Szarsun też biegnie. Ma ktoś rezerwację już? Tego? Ej, halo? Kozielica jest poza obszarem zwolonym. A, Szarsun nie może biec, bo on nie ma obszaru. Nieograniczony. Zajmie się przenoszenie, dobra. Więc tutaj z tym lećcie. A safe idzie do góry zabijać kolejne zwierzaki. Strzelaj, innyka. Dziękuję. Strzelaj kolejnego.
rzeka. Nie no, tak, ta broń jest genialna. Nie wiem, czy kiedykolwiek ją zmienię. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tu chyba już nic nam nie chodzi. Widzę, ja chodzę, zabijam je tylko i wyłącznie. A później kolejni nasi będą szli i zbierali to. Tak jest chyba najbardziej efektywnie to robić. Ale to chyba wszystko, więc w takim razie safe. Zabieraj któregoś pod pachę. Czyli wyłącz sobie to. Zabieraj go pod pachę. I wracaj na chatę. Co ty robisz? Nie jedz go, kurczę! Fuck! Koki! Świartowaniem, ale... Ale lecisz teraz po coś do świartowania. Ale już jest. Już masz do świartowania. Gdzie ty poleciałaś? Aż tutaj? Dobra, coś tutaj chodzi. Jest, królik. A sobie jesteś wykończony. Kenar. Hardenek. Tofik. Wszyscy są głodni tak naprawdę. Kenar, czy coś tam sobie zjadł? A, jedzie teraz sobie to. Dobra, w porządku. Możecie to w takim razie teraz sobie zjeść trochę. Fajnie teraz przynajmniej plony nam wskoczyły od razu. Bo teraz się ty zajmij koki. I teraz zajmij się gotowanie. Nie, proszę ciebie. Ja wiem, że to jest oczywiście lepsze, że to można tak zrobić. A teraz to sobie zjedz i teraz zajmij się znowu gotowaniem. Dobra. Tak to ma być, w tej kolejności. Zozo, cholerka! Już ci już robię jedzenie przecież. Goście idą, jest! Będzie żarcie. Może będziecie mieli coś do handlu. Ha. Mam nadzieję taką wielgachną tak naprawdę. Czy ktoś tutaj jeszcze jest, kto mi się pokazał? Robicie już temperaturę na plus. Będę musiał teraz tutaj o wiele mocniej zająć się. Ja was wszystkich zabiję. Dosłownie. Safe. Chodź. Masz dużo strzelania. Masz dużo strzelania teraz. Różny transport, dobra. Gości tutaj przyjdą. Safe już leci tam. Sobie porozwalać. Alarm krytyczny, duże ryzyko załamania. U kogo? U Wiki oczywiście. Okej. Zaraz ktoś was tutaj przywita. Ale póki co ja tutaj... Dalej. Zajmij się tutaj tymi gier. Ty w modzie. Jesteś naszą ostatnią nadzieją. Dalej. Okej. Dobij go. Oczywiście niech się biedaczek nam nie męczy. Strzelaj. Nie do wycięcia. On słyszy, nie do zebrania. Nie, tylko do wycięcia na razie. Okej, podejdź. Strzelaj. Next. Strzelaj. Dobra, będzie jedzonko. To jest chyba najlepszy sposób na strzelanie. Naprawdę polowanie, takie zwykłe, czyste polowanie, jest według mnie bez sensu, bo idzie ono za wolno. A skoro mamy już ludzi do stricte do noszenia, więc mogę sobie pozwolić na takie oto polowanko. No i dobra. Safe, bierz jednego pod pachę i już idź. Dobra. Tutaj nasi ludzie są już tutaj. Kto się nimi zajmie? Koki, chodź, ty może przywitaj ich. Handluj. Dobra. I co wy tu macie? Na pewno potrzebuję wasze leki. Wszystkie. Co byście nie mieli, potrzebuję leki. Komponenty. Macie drogie. Średnio mi się widzi kupować od was komponentów. Obfite dania. No dobra, ale są też drogie. Co wy tu macie? Jakąś dziwną broń. 5 wolno strzela, więc nie potrzebuję. I to by było na tyle chyba tak naprawdę. No tak. Okej. Wszystkie te główienka, które mam, wam sprzedam.
Bo jak widzicie, to ma, prawie że nic nie kosztuje, a zajmuje mi miejsce w naszym magazynku. Więc to wszystko możemy tutaj im oddać, sprzedać. To i tak jest słabej jakości. Więc to wszystko wyzbywamy się tego. Ok, tamten dół zostawmy. Tutaj mamy jeszcze to. Jakieś pistoleciki podstawowe, te możemy im oddać. Broń, jak łuki i tak dalej, to też tego nie potrzebujemy. Oni już tu nie mają więcej rzeczy, żeby nam dać, zaoferować cokolwiek. Szkoda, że akurat tacy przyszli, bo oni tutaj nic tak naprawdę dla nas nie mają już ciekawego. Kupowanie takich broni, lekki karabinek, takie średniawe to się wydaje. Dobra, to będzie chyba wszystko u ciebie. Szkoda, że akurat taki nam tutaj wyszedł kolej. Boba, potwierdzam jedną sztukę. A macie tutaj coś tam ode mnie, dostaniecie ekstra. Charakter. Może ktoś z was do mnie dołączył? Halo, może ktoś chciał do mnie przyjść z was? Co? Nie? Szkoda. Dobra, co tutaj to mamy. Teraz tutaj ktoś to pewnie posadzi. Już tutaj nam się zaczyna chyba robić na zewnątrz, dobrze? Tak, stanie to już zaczyna jechać zewnętrzne tutaj nasze części. Rolnik. Któż tutaj jeszcze może być rolnikiem? Takim bardziej na jedynkę go ustawić, żeby to szybciutko tam poszło. Tofi pójdzie na 3. Koki, jesteś na 1 w takim razie. Zozol 2. Sharkson 2. Ok. Zajmijcie się tym wszyscy. Co my tu mamy w ogóle? Ziemniaki, ryż, kukurydza, bawełna, ryż, korzeń leczniczy. Zrobimy jeszcze takie coś, obszar, uprawa. Duży. Na ryż. Nie róże, ryż. Okej. Zaćmienie. Dobra, nie rozcięcie roślin. Super, naprawdę, fajnie. Ale przynajmniej je posadźcie wszystkie. Pierwie posadźcie, a później dopiero będziemy coś kombinować. Korzenia damy troszeczkę więcej. Troszeczkę znacząco więcej. Pamiętajcie, że jak się sadź, bo one sobie same rosną, więc to nie ma żadnego problemu z tym. Potrzebujemy zrobić sobie teraz zapasy większe niż ostatnim razem. A na pewno potrzebujemy jedzonka, więc no, ktoś się tym musi zająć. Cóż wy tutaj robicie? Nie no, dobrze, co? Kończymy w tym jest odcinek. Wreszcie minęły nas toksyny. Mamy wreszcie możliwość sadzenia na zewnątrz. To w środku farmy i tak zostawię, pewnie. Ale w niej może ustawimy coś takiego, co będzie dłużej się hodowało. Powiedzmy kukurydzę nawet. Coś, co będzie nam dawało tutaj sporo jedzenia. Kukurydzę w ogóle mogę dać? Nie mogę dawać. Chmiel bez sensu, bawełna bez sensu. To... Truskaweczki, wytrzymałość, łatwopalność, minimalna umiejętność hodowli. A ile się hoduje to? Czas wzrostu 2-6 dnia. A ryż ma ile? 2-4. Ziemniaki 3. No nie no, ryż będę sadził w takim razie. Byle... Może ziemnioki... Ziemniaki dłużej wytrzymają, naprawdę. Kurczę, nie wiem, żywotność może i dużo, ale to i tak będziemy mieli w tym. Dobra, nie będzie tak jak teraz, czyli pół ziemniaków, pół ryżu. Dzięki za oglądanie, komentujcie i spotykamy się w kolejnym odcinku. Jeśli wam seria będzie się oczywiście dalej podobała i dalej będziecie chcieli, żebym ją kręcił. Na razie wszystkim, hej, hej, pa!